Handy Sektor wyjaśnia. Co to jest sexting? To jest Tomek. Tomek od kilku tygodni jest chłopakiem Lizy. Wczoraj wieczorem po raz pierwszy spali ze sobą. Swoją pierwszą spędzoną razem noc fotografowali smartfonem. Tomek z dumą wysyła zdjęcie Jankowi, swojemu najlepszemu przyjacielowi. Używa w tym celu specjalnej aplikacji, w której zdjęcie pojawia się u odbiorcy tylko na kilka sekund, a potem znika. Janek cieszy się pierwszym razem Tomka, ale chciałby zachować intymne zdjęcie. Zanim zdjęcie znika, robi w tajemnicy zrzut ekranu. W ten sposób zdjęcie wciąż pozostaje zapisane w jego telefonie, nawet po zakończeniu odliczania. Janek natychmiast przesyła zdjęcie Pawłowi i Eliaszowi, którzy także przyjaźnią się z Tomkiem. Niech oni także dowiedzą się o upojnej nocy Tomka. Następnego dnia w szkole dzieje się coś dziwnego. Do Tomka podchodzą inni uczniowie, z którymi nigdy wcześniej nie rozmawiał. Dalej, Tomek, dalej! Przybiega do niego zaniepokojona Liza i robi mu wyrzuty. Po zdjęcie dostali nie tylko Paweł i Eliasz. Oni też przesłali je dalej. I tak do rana o wydarzeniu dowiedzieli się prawie wszyscy uczniowie. Ktoś nawet opublikował zdjęcie na Facebooku. Tomek i Liza czują się pod obstrzałem reflektorów i wcale im się to nie podoba. A ponieważ Tomek rozpowszechnił zdjęcie bez zapytania Lizy o zgodę, ona słusznie jest wściekła i nie chce z nim już być. Po lekcjach Tomek czuje się zupełnie wyczerpany. Przez cały dzień rozmyślał, gdzie popełnił błąd. Był pewny, że zdjęcie po kilku sekundach znika na zawsze. Ale teraz już wie, że nigdy nie można być pewnym, że zdjęcie zostanie nieodwołalnie usunięte. Każdy odbiorca może zrobić zrzut ekranu i w ten sposób zapisać zdjęcie w swoim telefonie. To samo zrobił przecież Janek, przez co zdradził Tomka i zniszczył ich przyjaźń. Ale Tomek jest zły także na siebie. Dlaczego właściwie fotografował siebie i Lizę w tak intymnej sytuacji? Jeśli nie istniałoby zdjęcie, nic złego by się nie wydarzyło. W międzyczasie Tomek poprosił Lizę o wybaczenie. Ma nadzieję, że mu wybaczy i znowu będą razem. Nigdy więcej nie zrobi intymnych zdjęć. Zamiast dokumentować, będzie cieszyć się chwilą. A takie wspomnienia są zawsze prywatne i nikt inny nie może ich zobaczyć.